Cześć, witam Was na kanale Gadzie Gadanie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie rośliny są najlepsze dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z terariami tropikalnymi. Będą to łatwe w uprawie rośliny, łatwo dostępne i niezbyt drogie. Oczywiście jest o wiele więcej roślin, które można włożyć do takiego terarium, ale w tym filmie chciałem się skupić na tych właśnie najłatwiejszych w uprawie oraz najłatwiejszych w zakupie. Ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym, żebyś odwiedził mojego Instagrama. Tutaj wrzucam zdjęcia moich zwierząt oraz czasami robię relacje z karmienia lub tego typu rzeczy. Oraz jeżeli szukasz terarium w dobrej cenie, to odwiedź moją stronę Modern Dragons, tam robię teraria na zamówienie. No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominąć żadnych przyszłych filmów. I żeby już zbędnie nie przedłużać, pierwszym na naszej liście jest skrzydłokwiat. Skrzydłokwiat jest to właśnie taka roślina, pewnie bardziej kojarzycie ją z białych kwiatów, które ma na sobie. Jest to bardzo łatwa w uprawie roślina, bardzo szybko rosnąca i dość wysoka, jak widać. Więc nie nadaje się ona zbytnio do małych terariów, znaczy nadają się jej małe rzeczy, bo tutaj na przykład, jeżeli zobaczycie, ona wypuszcza takie małe dzieci, że tak powiem, i te spokojnie możemy włożyć do mniejszego terarium. Po prostu po jakimś czasie będziemy musieli albo ten skrzydłokwiat przyciąć, albo go wyjąć, ponieważ będzie za dużo do tego terarium. Ale jest to kwiat, który można kupić praktycznie w każdym markecie budowlanym, który ma sekcję z roślinami. Na każdej giełdzie praktycznie są skrzydłokwiaty i jest to bardzo łatwy w uprawie kwiat, który bardzo lubi wilgoć, więc musimy go bardzo dobrze podlewać, ale on nam raczej powie, kiedy będzie potrzebował wody, ponieważ jeżeli skrzydłokwiat potrzebuje wody, to jego liście zaczynają opadać. Jeżeli liście zaczną opadać, podlewamy i w ciągu kilku godzin liście z powrotem są do góry i szczęśliwe. To jest akurat taki średnio stary skrzydłokwiat. Pokażę Wam, jak wygląda w miarę duży skrzydłokwiat. Tak wygląda duży skrzydłokwiat, więc takiego już na pewno nie wsadzimy do małego terarium, lecz możemy go oczywiście poobcinać lub wykorzystać tylko te małe i później po prostu je zamieniać lub przycinać. A taki też fajnie by wyglądał w jakimś większym terarium dla chociażby agamy błotnej. Fajne właśnie proste liście, ładny odcień zieleni i bardzo proste w uprawie i bardzo dobrze dostępne. Drugą rośliną, która może nie być aż tak oczywista, jest Sansevieria. I tutaj dużo osób może się odezwać, że przecież Sansevieria jest to roślina taka pustynna, ponieważ jest to sukulent, lecz to, co ma w sobie Sansevieria, to, że ona jest bardzo, bardzo, bardzo wytrzymała, więc nawet jeżeli nie będzie miała idealnych warunków w terarium, to ona będzie nam żyła i rosła. A co jest jeszcze w niej fajnego, to, że te liście są strasznie sztywne. Co jest w tym dobrego, to, że to się świetnie nadaje dla gekonów orzęsionych, ponieważ gekony orzęsione, jeżeli posadzimy takie coś u nich w terarium, to bardzo lubią sobie właśnie siedzieć tak płasko na tych liściach i jest to idealna właśnie powierzchnia do nich, żeby mogły się przyczepić i sobie przesiedzieć jakiś okres czasu. Jedyne, na co musimy uważać, jeżeli trzymamy taką roślinę w terarium tropikalnym, to po prostu nie zraszać jej, bo jedyne, co może zabić tą Sansevierię, to jest za dużo wody. Raczej jej nie przesuszymy, raczej nie będzie miała za mało światła, tylko zawsze chodzi o za dużo wody. Więc po prostu podlewamy naokoło niej, nie zraszamy jej i raczej będzie nam spokojnie żyła i nasze zwierzęta będą miały fajne miejsca do chodzenia na niej. Następną kategorią będą monstery. Monster jest dość dużo, zajmiemy się takimi dwoma najpopularniejszymi, mam też taką jedną mniej popularną. Najpopularniejszą oczywiście będzie Monstera Deliciosa. Jak widać, jest to dość duża roślina, ale nie rozpoczyna ona swojego życia jako już taka duża roślina, tylko właśnie ma takie listki. Tutaj się nowy rozwija, takie listki, tutaj takie listki. Młode szczepki tej rośliny bardzo fajnie wyglądają jako taki główna roślina w małym terarium, że po prostu sadzimy ją na środku i to ona przykuwa największą uwagę, bo ma takie większe listki niż większość tych roślin w tym terarium i po prostu przykuwa uwagę do siebie. Ale większe niestety nadają się tylko do dużego terarium, ponieważ no, ten na przykład liść jest już dość duży, wielkości praktycznie mojej głowy, a rosną one o wiele większe niż to. Drugim rodzajem monstery, który jest też dość popularny, jest o taka, Monstera tak zwana Monkey Mask. Zapomniałem, jak się nazywa po łacinie, tutaj Wam wyświetlę. Wygląda ona tak, ma takie ładne dziury w liściach. Jest to pnącze, jak większość monster, które rośnie właśnie w ten sposób, że się pnie do góry. Rośnie ono dość szybko w dobrych warunkach. Łatwo można zrobić z nich szczepkę, ponieważ wystarczy uciąć dosłownie pod tutaj zgrubieniem na łodydze. Tu ucinamy, wsadzamy do wody, korzenie zaczynają rosnąć, wsadzamy z powrotem do ziemi. Mamy nową roślinę.
i jest to bardzo też łatwo w uprawie roślina i bardzo efektowna, ponieważ o, widzimy dziury w liście, w liściu, kojarzy to nam się właśnie z czymś rzadkim, z jakimiś tropikami, więc bardzo fajna, efektowna roślina, która może nam wprowadzić dużo różnorodności do naszego terrarium oraz jest ona dość łatwa w hodowli oraz dość łatwo dostępna na wielu giełdach. Są one też w różnych sklepach właśnie budowlanych, które mają sekcję ogrodową, również je znajdziemy, więc nie ma z nimi żadnego problemu. Trzecią monsterą, która jest już trochę mniej popularna i trzeba jej trochę bardziej naszukać, jest to o taka monstera. Jest to monstera minima. Ta już, żeby ją znaleźć, raczej trzeba będzie sobie poszukać, raczej nie znajdziemy jej w żadnym sklepie, lecz jest to też pnącze, które ma za to takie liście. Ma ona właśnie zazwyczaj na każdym liściu po 3 takie przecięcia. To jest młode liście nie mają przecięć, ale starsze już właśnie te przecięcia mają. Tu wychodzi nowy liść, będę obserwował, żeby się nie złamał, ale wracając, też tak samo jak wszystkie inne monstery, też roślina pnąca, łatwo się uprawia. Jedyny problem jest właśnie, że trudniej się robi szczepki z niej, ponieważ ma troszeczkę problemy z ukorzenianiem się, ale to też nie ma większego problemu, więc też fajny wybór do terrarium tropikalnego. Następną kategorią będą fitonie. Fitonii niestety żadnej nie mam przy sobie. Miałem kiedyś kilka, ale jakoś tak wyszło, że po prostu mi poznikały, bo wsadziłem dość dużo do orzęsków i to był w sumie błąd, bo jednak do orzęsków trzeba wsadzać rośliny, które są bardziej wytrzymałe, a one mi po prostu je zadeptały, ale fitonie wyglądają mniej więcej tak. Mają one mnóstwo kolorów, mnóstwo kształtów, mnóstwo wielkości. Można nimi fajnie dobrać sobie jakiś akcent kolorystyczny do terrarium i są też one bardzo łatwe w uprawie, jeżeli jakieś zwierzę nam ich nie staranuje. I też łatwo można zrobić z nich szczepkę, fajnie rosną i rzeczywiście ten taki kolor też nam nadaje takiej tropikalności trochę do terrarium. Następną kategorią będzie Calathea. To jest Calathea. Ma właśnie takie liście. To jest jeden z rodzajów Calathei. Calathea ma dużo rodzajów. Pokażę Wam też później urywki z innej Calathei, którą mam w terrarium, ale jest to właśnie taka roślina. Co jest w niej fajne, to że ona się po prostu świetnie czuje w terrariach. Zasiedziłem jedną taką małą szczepkę w terrarium uwielkona fałdoskórego i aktualnie teraz mniej więcej raz na 2 tygodnie muszę obcinać mnóstwo od niej liści, ponieważ rośnie ona tak szybko, że zasłania mi żarówkę i inne rośliny nie mają światła przez to, więc bardzo dobrze się czuje w terrarium. Bardzo łatwo ją rozdzielić, ponieważ jedyne co musimy robić, to wyciągamy ją z ziemi, rozrywamy się na pół, tak, bo ona rośnie takimi kłączami, rozrywamy właśnie te kłącza od siebie i mamy oddzielne rośliny, które od razu nam się przyjmą. Wprowadza też właśnie taki fajny klimat, bo ma właśnie fajne wzory na liściach. Kolejną rośliną jest Schefflera. Tutaj konkretnie targetuję to właśnie do kamelonów. Ta roślina jest nietoksyczna, więc kamelon niemiecki może spokojnie ją sobie gryźć. I jest ona fajna, bo ma bardzo twardy pęd, więc można się po niej kamelon wspinać i wygląda dość ciekawie. Te rośliny rosną o wiele większe, jest to małe drzewko, moja akurat jest po prostu młoda, ale też bardzo fajnie wygląda, bardzo tropikalnie. Łatwo też kamelon będzie mógł z niej spijać krople z liści po zroszeniu, więc to też jest jakiś plus. No i tyle, też łatwa w uprawie roślina. Potrzebuje tylko trochę słońca i w miarę regularnego podlewania. Następną kategorią, której nie mam przy sobie, ale mam w terrarium, są bromelie. Pokażę Wam tutaj jedną bromelię, którą mam w terrarium. Jakiś klip Wam nagram na pewno. Są to rośliny, które nie potrzebują gleby do życia. Można je przykleić na przykład na korzeniu i będą nam one żyły. Jedyne co potrzebują, to dużo wody od góry, więc trzeba je zraszać. I będą nam żyły, będą nam później kwit na bardzo ładne kwiaty i będą wypuszczały z boków siebie właśnie takie małe bromelki, które później jak urosną możemy odczepić i mamy nowego kwiata. Następną kategorią jest alokacja. Alokacja też niestety nie mam przy sobie, mam tylko w terrarium. Też Wam pokażę tutaj kilka klipów. Alokacja jest fajną rośliną, ponieważ jest dość szeroko dostępna i wygląda bardzo ciekawie. Lubi tropikalne klimaty. Jedynym minusem alokacji jest to, że potrafi ona mieć trochę temperament taki, że ona nie lubi zmian. Jeżeli będziemy dużo zmieniać, to ona nam po prostu odrzuci wszystkie liście i będzie wyglądać, jakby umarła. Ale trzeba pamiętać, że nie zawsze wtedy roślina jest martwa, tylko tak jakby alokacja rośnie z bulwy. Jeżeli ta bulwa jeszcze nadal jest żywa, to jest szansa, że alokacja nam z powrotem urośnie. Nawet jeżeli zrzuci wszystkie liście, ja kiedyś miałem alokację, która zrzuciła wszystkie liście, nie było nic, żadnego ruchu przez chyba z 4 miesiące i nagle zacząłem mi wypuszczać nowy pęd, bo się po prostu nie poddałem, wrzuciłem ją do terrarium, patrzę, nowy pęd i teraz mam 2 liście właśnie takie ładne od tej alokacji. Następna, wszystkim dobrze znana, trzykrotka. Nasz taki terrorystyczny chwast.
rośnie to strasznie szybko, rośnie to wszędzie i rośnie to po prostu dużo. Bardzo ładna roślinka, jeżeli dostaje dużo światła, będzie miała taki fioletowy odcień, jeżeli nie, będzie bardziej zielona. I też taki plusik, że możemy nią karmić agamy na przykład. Nie ma ona zbyt dużo wartości odżywczych, jest to praktycznie sama woda, więc nie powinniśmy karmić tego za często. Zamawiam ją. I tak idzie do skarmienia. Można ją użyć jako taki akcent kolorystyczny w sałatce dla agamy, po to, żeby bardziej zaciekawić agamę czymś kolorowym. Agama, trzykrotka, jedzenie. Dobra, odkładam cię, bo nie jesz. Jest ona też od lewania, że strasznie łatwo robi się szczepki. Można uciąć praktycznie w każdym miejscu roślinę, włożyć do wody i będziemy mieli nową roślinę. I później można obsadzić cały terrarium sobie nią i też to będzie jakoś fajnie wyglądać, jak będziemy mieli taką ścianę tego pnącza na jednej ze ścianek naszego terrarium. Następną rośliną jest Syndapsus. Również nie mam jej przy sobie, mam ją w terrariach. Tutaj wam pokażę klipy jej. Jest to też pnącze, bardzo ładne pnącze, ma takie trochę troszeczkę biało-srebrne plamy na sobie. Rośnie ono dość wolno, ale za to nam po prostu nie umrze. I ładnie się ono prezentuje właśnie w terrariach tropikalnych, również jako taki akcent kolorystyczny, żeby troszeczkę się wyróżnić od całej zieleni, tylko tutaj nagle takie mamy srebrno-białe. Też to bardzo fajnie wygląda. Następnie mamy bluszcz, który również mam tylko w terrarium. To z bluszczem, co trzeba uważać, to bluszcz potrafi być trujący, więc trzeba uważać, gdzie kładziemy ten bluszcz, czy dana jaszczurka nie ma tendencji do podgryzania liści, lub jeżeli na przykład karmimy luźno świerszczami w terrarium, to można też omijać ten bluszcz, ponieważ świerszcz może zjeść kawałek trującej rośliny, później jaszczurka nam zje świerszcza i w ten sposób będziemy mieli zatrutą jaszczurkę. Tego nie chcemy. Jeżeli mamy jaszczurkę, która nie ma tendencji do podgryzania roślin i nie karmimy luźno świerszczem do terrarium, to nie ma przeciwwskazań, żeby używać właśnie bluszczu. Bluszcz jest szybko rosnący, bluszcz jest w miarę wytrzymały na błędy i nieregularne podlewanie, więc jest to dobry wybór dla osób, które niezbyt znają się na roślinach, a chcą, żeby po prostu było coś zielonego w terrarium i jest dostępny po prostu wszędzie. Następne są oplątwy. Chwila. To są oplątwy. Oplątwy są to również rośliny, które nie mają typowych korzeni i nie muszą być w glebie. Też można je przyłożyć do jakiegoś korzenia i będą nam z tego korzenia rosły. Występują one w różnych wariantach. Tutaj mam właśnie takie bardziej długie, takiego, jak ja to lubię nazywać, jeżyka oraz taką cebulkę. Bardzo ciekawe, bardzo odstające od normy, trochę można powiedzieć, rośliny. Fajnie się one prezentują w terrariach tropikalnych i dość dobrze się trzymają, ponieważ zazwyczaj tam panuje duża wilgotność, a w sumie to jest jedyne, czego one potrzebują do życia oraz dość dużo światła. Więc też fajne, można je też kupić w miarę tanio na giełdach i nie tylko na giełdach, czasami zdarzają się też w sklepach stacjonarnych oraz w internecie, ponieważ dość łatwo się je wysyła, bo nie mają po prostu doniczki. I ostatnią naszą kategorią będą filodendrony. Filodendron do pokazania mam 3. Zaczniemy od tego. Jest to filodendron kobra lub inaczej znany jako Monstera Stanleyana. Jest to właśnie taki filodendron o podłużnych liściach z takimi białymi przebłyskami. Jest to akurat szczepka, która za dobrze sobie nie radzi. U terrarium agamy mam bardziej stabilną roślinę, ale jest to też właśnie taki trochę bluszcz, ni to bluszcz, ni to krzak. Rośnie takim słupem w górę i właśnie wypuszcza te listki po bokach. Też bardzo ciekawie wyglądająca roślina, te białe przebłyski. I jest ona troszeczkę trudniejsza w uprawie niż inne rośliny, lecz nadal nie jest z nią jakoś tragicznie. To jest następny filodendron, jaki mam. Jest to filodendron czerwieniejący. Właśnie mam z niego taką szczepkę. Tutaj jest malutki listek i tutaj wyrasta nowy listek, więc nie mogę się doczekać już tego nowego listka. Bardzo ładny filodendron, ma bardzo fajny odcień zieleni na liściach oraz czerwoną łodygę, przynajmniej tutaj niezbytnio czerwona. Jak ma dużo światła, to jest czerwona, tutaj właśnie ta mała jest czerwona. Jeżeli będzie on miał dużo, dużo światła, to też rzeczywiście będzie takie krwisto-czerwone, co też bardzo fajnie wygląda. Jest dość łatwy w uprawie, wolno rosnący, ale to chyba dobrze, ponieważ te liście są dość duże, jak na niektóre terraria, które my mamy, ale też właśnie fajnie wygląda jako taka roślina na samym środku, największa. Bardzo polecam. No i ostatnia roślina, jaką dzisiaj wam pokażę, jest to filodendron. Nazwę tu wam wyświetlę, ponieważ nie pamiętam. Jest to chyba najmniej przeznaczona dla początkujących. Ma ona właśnie taki bardzo fajny, głęboki, troszeczkę brązowy kolor liścia. Bardzo fajnie się wyróżnia na tle innych liści. Na przykład pokażę wam
ten wcześniejszy filodendron. Na przykład fajny kontrast można utworzyć takimi właśnie roślinami w terrarium. Jest on troszeczkę trudniejszy do znalezienia niż inne rośliny na tej liście, ale na giełdach czasami go widziałem oraz w internecie dość jest często dostępny i tworzy naprawdę fajny akcent kolorystyczny w naszym terrarium. Okłamałem was. Jest jeszcze jedna roślina. Jest jeszcze zamia. Zamiokulka, tak zwana zamia. Bardzo fajna roślina, która wygląda tak. Jest w pojemniku od Algidy tak, ponieważ będę ją niedługo sadził i nie chciałem jej wkładać do normalnej doniczki. Ma bardzo fajne, grube łodygi i są dość sztywne, przez co jest ona na przykład fajna do gekonów orzęsionych, ponieważ jest ona w stanie je utrzymać po prostu. Nie musi być ona aż taka duża, możemy kupić mniejsze po prostu sztuki. Lecz jest ona bardzo ciekawa, dość wolno rosnąca i dość długo się przyjmuje do nowego otoczenia. I mam jej dwa rodzaje. Mam taką, która jest regularnym rodzajem, oraz mam taką, która jest, nazywa się zamia Kulkas Raven od Kruka, ponieważ ma bardzo ciemny odcień liści. Zaczynają one właśnie jako takie jasnozielone i później stopniowo robią się one właśnie takie ciemnobrązowe, prawie czarne. Więc jest on troszeczkę droższy od tamtego, ale też daje fajny efekt. O, tu macie porównanie kolorystyczne tych dwóch. Jak mówię, moja chyba ulubiona roślina u gekonów orzęsionych, ponieważ jest to jedyna roślina, której one przynajmniej mi nie zabiły. I bardzo jej za to dziękuję, bo zabiły mi wszystko w tym terrarium oprócz tej zami. I niedługo będę robił właśnie troszeczkę taki rearanżację tego terrarium, więc na pewno użyję właśnie całego tego do tego celu. I pewno będzie z tego filmik, więc jeżeli chcesz to widzieć, to zasubskrybuj. No i to by było na tyle. Ja i moja Monstera się żegnamy. Jeszcze raz przypominam, abyś zafollowował mnie na Instagramie oraz jeżeli chcesz fajne terrarium, to zafollowuj Modern Dragons i możesz tam zamówić jakieś fajne terrarium. Jeżeli Ci się podobał film, zostaw łapkę. Jeżeli Ci się bardzo podobał, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli nie chcesz pominąć żadnych moich przyszłych filmów, to kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić moich przyszłych filmów, powtarzam się. To by było na tyle ode mnie. Teraz muszę odnieść wszystkie te rośliny na swoje miejsca. Cześć!